Cześć, dzień dobry. Kolejny filmik z mojego golenia. Czym się będę golił? Przede wszystkim pierwsza sprawa to, że mam dziurawe ręce ostatnio. Co chwilę coś mi spada. To pędzelek, to ostatnio jakiś kosmetyk żony. A dzisiaj, przed momentem, spadła rzecz, która mnie zmartwiła. Tak ona wygląda. No, czyli jedno z moich mydełek spadło. Pokrywka cała. Inaczej, wszystko się trzyma kupy, no ale mimo wszystko ten ktygielek wygląda tak, jak wygląda. Przebrzydko i ohydnie. No ale co zrobić? Jak ktoś po prostu jest niezdarą, to tak już musi być. Dobra, nie przeciągamy. A więc tak, do golenia użyję mydełka pana Kremanuvia, Rosa, wyrobiona moim pędzelkiem, który też mi kiedyś spadł i go gdzieś tam kleiłem, mule syntetyk. Po goleniu mam tu cały czas próbkę wody po goleniu Myrsol Plastik. Może tu będzie widać. No i mój balsam po goleniu Coral Skin Food. A będę się golił dzisiaj maszynką Razor Rock Black Hawk. Maszynka aluminiowa, leciutka, single edge, i do tego będzie w standardzie żyletka Fate Pro Guard. To jest jej siódme albo ósme, już nie wiem, golenie. Dobra, twarz moczę, jednodniowy zarost i przechodzimy do golenia. Dobra. Mydełko pachnie pięknie, mimo to, że jest w potłuczonym tygielku. Zapachu nie straciło. Nakłada się go super, wyrabia się super. No i tyle. A propos mydła, a propos pędzla, no to już też parę razy o nim wspominałem. Golenie jednodniowego zarostu moimi ulubionymi maszynkami Single Edge, w tym wypadku Razor Rock Black Hawk. No i co? Już zaraz jeszcze troszkę pomasuję twarz, bo nawet jakoś tak dzisiaj miałem wziąć prysznic, ale jeszcze nie wziąłem. Pewnie wezmę dopiero troszeczkę później. Bo mnie to mydło zdenerwowało i wszystko przygotowywałem i spaprałem. Dobra, zaczynamy. Maszynką tą golenie jest takie, no, zabawkowe. Leciutka, z tą żyletką wydaje się, że w ogóle nie jest w stanie krzywdy zrobić, a przy okazji skuteczna, jak większość tych maszynek, albo inaczej, te maszynki single edge, które miałem, wszystkie są skuteczne i to jest na pewno, jak dla mnie, ich duża zaleta. No i gra. Pukamy. Cieszę się, że ten tygielek się nie rozpadł, nie pękł. Bo wtedy byłby problem, jakieś tam okruchy szkła w tym mydełku, a tak to nie. No i pokrywka też idealnie cała. Brzegi tygielka też całe, tylko spód jest taki, jaki jest. No co zrobić, tak to właśnie bywa.
Coś mi zaczęło z szafki wylatywać. Aha, tu lało się jedno mydło. Chciałem tamto uratować. No to kurde, flakon. To mi zaczęło wylatywać z drugiej ręki. No i finał był taki, że ani jednego, ani drugiego nie złapałem. Przy czym to jedno w plastikowym tygielku nic mu się nie stało. A to po prostu pokazało rogi. Jedziemy z drugim przejściem. Idzie po prostu bardzo gładko i bardzo fajnie. Przy tych maszynkach naprawdę dla mnie golenie bezpieczne. No, w większości bezpieczne, tylko na zwykłą przyletkę jakoś tak bardziej uważam. A tutaj w takich maszynkach single edge jakoś, no, jakoś tak fajnie to się wszystko dzieje. Dobra. Dobra, lecimy z pukankiem. I przygotowujemy twarz do trzeciego przejścia. Wszystkim, którzy zastanawiają się nad kupnem na przykład maszynki single edge, no proponowałbym zacząć, może je od razu skończyć, na jakiejś maszynce lżejszej właśnie. Tak mi się wydaje, bo naprawdę ja lubię ciężkie maszynki, ale w przypadku tych single edge, czy ciężka, czy lekka, ja je lubię. Oprócz tego te lżejsze, czy te z aluminium są na pewno tańsze. No i mówię, i to też, no może się komuś nie spodobać golenie taką maszynką, więc jakiegoś wielkiego wydatku by wtedy nie poniósł. Tym bardziej, że z tego co wiem, to można też kupić same głowice bez rączek oryginalnych, wtedy to wychodzi jeszcze taniej, więc... A rączkę można z czegokolwiek, z jakiejkolwiek innej maszynki dopasować, więc... Warto w taki sposób sobie na przykład zrobić, jeżeli ktoś nie chce zainwestować w maszynkę, się też obawia, że na przykład ona mu nie siądzie. To łatwiej odsprzedać, no i mówię, mniejszy wydatek, mniejsza strata. No ja jestem jednak całkowitym zwolennikiem tych sprzętów. Dla mnie są super. No kurde, golenie po nich jest perfekcyjne. No ale powiem, muszę docisnąć trochę tą maszynką, bo tak to bym jej chyba w ogóle nie czuł, bo jest taka leciutka na twarzy, więc no, dzisiaj bez poprawek. Bardzo fajnie poszło. Pukam twarz. Nakładam aftershave'a. No i kończymy. No idę, kurde, flakon
płakać nad moim tygielkiem. Dobra, tak jak mówiłem, myrsol, plastik, już go nakładam. Jeszcze wystarczy na jedno nałożenie. Się za dużo go polało. Super pachnie. Tak specyficznie, nie? Taki zapach chemiczny, ale taki fajny. Podoba mi się strasznie. Dobra. Zakręcam. Na niego kanapka oczywiście z mojego ulubionego. Mojego ulubionego balsamu. Koralski food, o dokładnie. Płukam ręce i co? Bardzo dzięki za oglądanie mnie. Zapraszam na forum przytwa.org. Pozdrawiam wszystkich. Miłego wieczoru życzę i do następnego. Tymczasem.